pomogliście konkretnym osobom, one raz, że mogły o tym głośno powiedzieć, dwa, że zachęciły i inni ludzie też mieli szansę się odważyć przez to. Zgłaszają się do Was jeszcze kolejne ofiary? Tak, cały czas. Ja wczoraj byłem w Grudziądzu na spotkaniu właśnie z widzami filmu Tylko nie mów nikomu i po tym spotkaniu podeszła do mnie pani, no, dojrzała kobieta już, która powiedziała, że jest mi wdzięczna, ponieważ przez ponad 40 lat dusiła to w sobie i nikt nie wiedział o tym, co ją spotkało i jak została wykorzystana przez księdza. I była mi wdzięczna za to, że ten film powstał, za to, że ona dzięki temu filmowi się przełamała, powiedziała rodzinie, powiedziała swojemu otoczeniu, zaczęła coś z tym robić. Więc mnóstwo osób się też do nas zgłasza mailowo i myślę, że ten film był bardzo ważny też dla ofiar przestępców seksualnych, bo zobaczyli, że nie są sami, tak? Znaczy, że to nie są pojedyncze przypadki, że jeśli się o tym mówi, jeśli się te sprawy nagłaśnia, to już nie jest czas, kiedy można zamieść pod dywan i ukrywać takie historie. I będzie druga część. Będzie, tak, tak, w styczniu. Pod koniec stycznia, myślę, zabawa w chowanego, no wstrząsający też materiał. Bardzo. Jeszcze bardziej? Nie chcę porównywać. Inaczej, ale... trochę inaczej na pewno. Bo on myślę, będzie, też... to nie będzie kopia jakby filmu z kolejnymi jakby historiami opowiedzianymi w ten sam sposób. Tam jakby inny wymiar ma cała sytuacja, dużo taki szerszy, głębszy i też jakby pokazanie, jak państwo, jak patologiczna jest ta relacja państwo-kościół na styku właśnie organów ścigania w przypadkach, kiedy dochodzi do czynów pedofilskich. A jeszcze do Tomasza, bo to już twoja druga nagroda, pamiętam, żeśmy rozmawiali czas jakiś temu, która jest ważniejsza, tak jak, czy się nie da tak porównać? Nie. Niby ta sama nagroda. Nie, znaczy, no to są, znaczy w ogóle ja nie chcę porównywać, znaczy pierwszy raz, gdy dostawałem nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego, no człowieka, który był dla mnie, dla mojego pokolenia, jest w ogóle wzorem dziennikarstwa. Ja też zaczynałem swoją karierę dziennikarską w radiu, więc to w ogóle dla mnie rozmowy Wojciechowskiego i słuchanie tego, to była lekcja tego, jak należy rozmawiać, jak należy przeprowadzać wywiady radiowe, jak należy mówić w ogóle w radiu. Więc ta pierwsza nagroda, no to była wielka radość, ta druga tym bardziej, ale mam nadzieję, że na drugiej się nie skończy i że po prostu, nie wiem, może za rok znowu będzie jakaś nagroda. Nie wiem, czy w regulaminie jest jakiś limit. Chyba nie ma. Może wprowadzą. Może wprowadzą. Nie, ale to jest strasznie miłe i nie chcę też tutaj oceniać, czy ta jest dla mnie ważniejsza. Obie są szalenie ważne, bo są to nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego, człowieka, który dla mojego pokolenia, ludzi, którzy zajęli się mediami, tak jak ja, jest postacią no, mityczną, legendarną, więc dla mnie każda nagroda, ta druga jest tak samo ważna jak pierwsza, a pierwsza tak samo jak druga. A co zrobicie z nią? U kogo będzie stała? No, nie wiem. Tomek ma większy dom. Tacy. No nie wiem. Pokłócimy się pewnie. Poczekamy do końca roku i zrobimy z tego może coś. bo jeszcze liczymy na coś być może. Ja tak obstawiam. No. Będziemy wszystko, co powiedziałem na tej scenie można... uznać za deklarację. Super. Bardzo dziękuję, miłego i gratulacje. Radio Set i już.